Żona Michała Wiśniewskiego przeszła operację. W jakim jest stanie? W ostatnim czasie w sieci krążyły niepokojące informacje o stanie zdrowia Poli Wiśniewskiej. Teraz kobieta musiała trafić do szpitala. Właśnie zdradziła, że przeszła operację. Już wiadomo, w jakim jest stanie. Pola Wiśniewska boryka się z problemami zdrowotnymi. Pola Wiśniewska zyskała na popularności przez swój związek z Michałem Wiśniewskim. Kobieta jest piątą żoną wokalisty. Para wychowuje dwóch synów, Falco Amadeusa i Noela Chloe. Kobieta chętnie udziela się na swoim Instagramie, gdzie regularnie publikuje aktualizacje na temat swojego życia. W ostatnim czasie pojawiło się sporo doniesień o jej zdrowiu. Jak wiadomo, mierzyła się ze znacznymi problemami. Odpowiadając na pytania od fanów, zdradziła, że przeszła pilną operację. Pola Wiśniewska mierzyła się z wieloma dolegliwościami. Celebrytka zmagała się z poważnymi dolegliwościami. Były to między innymi problemy hormonalne, zaburzenia snu i odżywiania czy arytmia serca. Chociaż nie jest znana dokładna przyczyna tych dolegliwości, wiadomo, że sprawy zaszły tak daleko, że Wiśniewska musiała trafić do szpitala. Nie mogłam jeść, więc w 1,5 tygodnia schudłam 6 kg, nie mogłam spać, bo myśli nie dawały spokoju, ciągle byłam zdenerwowana, nie miałam na nic siły, poinformowała jakiś czas temu na Instagramie. Teraz żona Michała Wiśniewskiego przeszła operację. Zaniepokojeni fani postanowili dopytać, jak się czuje. Pola Wiśniewska dochodzi do siebie po operacji. Żona Michała Wiśniewskiego dała znać swoim fanom, że jest już w domu i teraz potrzebuje dużo odpoczynku po operacji. Jej stan zdrowia nadal nie jest całkowicie ustabilizowany i potrzebuje regeneracji. Obecnie jestem po operacji, dochodzę do siebie. Szału nie ma, ale dramatu też nie. Daję sobie czas na regenerację i powrót do zdrowia, przekazała. Miejmy nadzieję, że operacja jest początkiem powrotu do pełni zdrowia.